Cześć, Chris, witajcie na kolejnym filmie. Dostałem kolejną stację dokującą od firmy Icy Dock. Można do niej podłączyć, jak tutaj jest, zgodnie z instrukcją. Dyski SAS, SATA SSD oraz dyski zwykłe talerzowe HDD. Dosyć fajne urządzonko, można zamiast na przykład stacji dyskietek w starszym komputerze zamontować, bądź zamiast czytnika albo nad czytnikiem, tak jak w moim przypadku, do kart pamięci. Oczywiście na slot 2,5 cala. Dobra, wypakujmy to sobie. Pudełko sobie odłożę. Jak to wygląda? Z tyłu mamy porty, jak widać, pod podłączenie kabelka SATA oraz do zasilania. I to w sumie wszystko. Bardzo proste urządzenie. No i z przodu mamy kieszeń. Mamy także diodę, która nas informuje o tym, czy dysk działa. Jest też tutaj taki specjalny przycisk. I włącznik bądź wyłącznik dysku. Jeżeli mamy więcej takich stacji, można sobie na przykład któryś dysk wyłączyć. Bardzo fajna sprawa. Na przykład można sobie w obudowie z 5 takich stacji zamontować i mamy wtedy bardzo wygodne wyjmowanie dysku twardego z obudowy. Dobra, ja sobie to zamontuję. Tutaj jak widzicie, kabelek SATA już podłączyłem, także ja sobie to powoli wsunę. Tutaj mam taki slot nad czytnikiem kart pamięci. Że mógłbym tutaj na przykład zamontować coś takiego, albo ewentualnie jakąś stację dyskietki. W tej obudowie z boku są dziurki, tylko nie widać, bo są czarne, ale bynajmniej trzeba w te dziurki to włożyć, przekręcić. No i to już nam nie wyleci, już będzie się trzymać. Co dalej? Wkładamy dysk twardy. Mamy jakąś pięcetkę talerzową, wystarczy ją włożyć, wsunąć. To jest akurat cienki dysk. Gruby też wchodzi bez problemu, cienki wchodzi, SSD. I dysk jest włożony. Tym się wyciąga, tym przyciskiem dysk. Jakby ktoś chciał go wyciągnąć, wystarczy wcisnąć i dysk nam wyskoczy. Ja go jeszcze raz włożę. Tym się, to będzie widać dopiero jak komputer odpalę. Tym się włącza, bądź wyłącza dysk, odpalę kompa. No i dysk w tej chwili chodzi. Jeżeli tutaj sobie kliknę w lewo, dysk się wyłączy. Ale jakby chcę włączyć, żeby się zbotował z niego, dioda cały czas miga, dysk się uruchamia. I to wszystko. Po prostu to jest bardzo przydatne urządzenie, jeżeli chcecie dyski wyjmować, wkładać. Jeżeli macie kilka takich urządzeń, wystarczy tylko sobie dysk tutaj wyłączyć. Klikacie wyciągnij i wkładacie sobie drugi dysk twardy i zgrywacie dane tak samo jak na tym dysku. Włączacie go. I cała filozofia. Czy coś tu na pudełku jeszcze napisali? Niby to dyski SAS też obsługuje, ale ja nie wiem, czy nie jest potrzebny kontroler SAS zewnętrzny. Taki wkładany tutaj w komputer, w PCI Express. Wydaje mi się, że jest potrzebny, bo chyba na zwykłym kontrolerze SATA takiego dysku SAS nie da rady odpalić. Co prawda mam dyski SAS jakieś, tutaj gdzieś leżały. No, mam dysk SAS, 15 000 obrotów, ale no nie mam kontrolera do niego, więc go nie odpala. Wkładałem go bezpośrednio w tutaj gniazdo, znaczy podłączałem go pod kabelek SATA, no to niestety nie wykrywa go po prostu i tyle. Kilka sztuk takich miedzi można sobie śmiało żonglować dyskami, bardzo wygodne. Także do następnego odcinka, cześć!